Ogólnopolska sieć szkółek piłkarskich dla najmłodszych Football Academy, działająca w ponad 150 miejscowościach, rozpoczęła swoje rozgrywki o Mistrzostwo Polski. Biorą w nich udział zawodnicy z rocznika 2006, ale też młodsi. Pierwszy ich etap to rozgrywki mikroregionalne, które odbywają się w wybranych miejscowościach kraju. Jedne z nich odbyły się właśnie w Bolesławcu. Do Bolesławca zjechały drużyny z całego województwa, miasta, w których Football Academy ma swoje oddziały, m.in. Wałbrzych, Legnica, Chojnów, Zgorzelec, Bogatynia, Lwówek, Żagań jako województwo lubuskie, w sumie jedna drużyna spoza Dolnośląskiego i gospodarz Bolesławiec, Football Academy Bolesławiec. W sumie więc pojawiło się 8 drużyn. Turniej polegał na grze każdy z każdym, więc rozegrano 28 meczów, w których drużyny i poszczególni zawodnicy mogli pokazać to wszystko, co w ich wydaniu najlepsze. W szkółkach Football Academy nacisk kładzie się na strzelanie bramek, bo to najbardziej cieszy i samych zawodników, ale też oczywiście kibiców. Stąd i regulamin mistrzostw promuje ten element gry i drużyny klasyfikowane są nie wedle punktów za wygrane mecze, ale strzelonych i straconych bramek. Drugi turniej kwalifikacji mikroregionalnych rozegrany zostanie 17 października w Legnicy. Awans do kolejnych rozgrywek, jest to tak zwany etap makroregionalny, jest już wtedy udział biorą drużyny z innych województw, no i wtedy już jest walka o wejście do ścisłego finału Mistrzostw Polski Football Academy. Do tego etapu rozgrywek przejdą dwie najlepsze drużyny z ósemki, która pojawiła się w Bolesławcu. Tutaj w sumie strzelono 85 goli. Najlepszy bilans, bo aż 23 gole na plusie, miała drużyna z Lwówka Śląskiego. Druga była Bogatynia plus 3, a trzeci Bolesławiec plus 2. Drugie miejsce jest więc stale jeszcze w zasięgu bolesławian. Czy przejdą oni do dalszych rozgrywek? To się okaże za niespełna 2 tygodnie.